Ostatnio znowu przytrafiło mi się coś zwariowanego. Pewnego niedzielnego poranka smażyłem sobie jajka na śniadanie. Czułem jednak, że coś jest nie w porządku. Nie byłem przekonany, czy chodzi o mnie, czy o mój posiłek. Na pewno nie raz jedliście jajka sadzone, prawda? I wiecie, że smakują jak jajka. Ale tym razem miałem wrażenie, jakbym jadł też cytrynę, jogurt waniliowy, a nawet papier. I nie smakuje to tak dobrze, jak może się niektórym wydawać. Sam jogurt jest oczywiście dobry, ale w połączeniu z jajkami tworzy okropną mieszankę. W każdym razie stwierdziłem, że tego dnia muszę zadowolić się jedynie herbatą, tylko że jak wziąłem pierwszego łyka, od razu ją wyplułem. Co jest grane? Czy przez pomyłkę dosypałem tam czarnego pieprzu? Muszę napić się wody i to szybko. Złapałem za szklankę i na szczęście w smaku była taka sama jak zawsze. Próbowałem zjeść trochę truskawek, ale poza zwyczajnym truskawkowym posmakiem czułem też papryczkę chili. A nie jest to zbyt apetyczna kombinacja, wierzcie mi. Coś bez wątpienia stało się z całym jedzeniem w moim domu. Miałem też sok pomarańczowy, więc nalałem sobie szklankę. O dziwo, smakował zupełnie normalnie. Nagle wpadła mi do głowy dziwna myśl. Czy ja mogę degustować kolory? To było tak nieprawdopodobne, że od razu postanowiłem sprawdzić tę teorię w praktyce. Przyznaję, polizałem białą obudowę swojego telefonu. I smakowała jak jogurt waniliowy, identycznie jak jajka. A więc to prawda. Mogłem poczuć kolory na języku, a one łączyły się z normalnym smakiem jedzenia i kompletnie go psuły. Chciałem iść do lekarza, ale choć ta nowa supermoc była dziwna, to jednak było w niej też coś ekscytującego. Poza tym nie mogłem się doczekać, żeby sprawdzić, jak smakują inne kolory. Poszedłem więc do sklepu i kupiłem sobie różne markery. Usiadłem przy stole, otworzyłem opakowanie i polizałem żółty pisak. Smakował jak cytryna. Polizałem je wszystkie i zrobiłem listę. Różowy przypominał truskawkę, czerwony papryczkę chili, a pomarańczowy pomarańcze. Niebieski był bardzo gorzki, jasno-niebieski słony, a fioletowy smakował jak jagody. Czarny to pieprz, beżowy mus orzechowy, szary papier, a zielony to wymiociny. Cóż, doszedłem do jedynego słusznego wniosku. Od dziś daję sobie spokój z zielonym jedzeniem. Nie żeby mnie to jakoś specjalnie zasmuciło. Na koniec zostawiłem jeszcze jeden kolor, brązowy. Bałem się go spróbować, a przecież musiałem się dowiedzieć. Smakował jak kawa. Co za ulga. Co prawda, wielce za nią nie przepadam, ale mogło być gorzej. Wiedziałem, że muszę iść do lekarza, ale w sumie chciałem pożyć sobie trochę z tą supermocą. W końcu nie zdarza się to codziennie. Postanowiłem więc, że doktora odwiedzę dopiero następnego dnia, a na razie trzeba było nauczyć się funkcjonowania z tą dziwną zdolnością. Musiałem unikać wkładania do buzi czarnych, szarych, niebieskich i zielonych rzeczy. Nie tylko jedzenia, ale również naczyń i sztućców. Poza tym musiałem wykombinować, co właściwie mogę jeść, bo truskawki o smaku ostrych papryczek nie przypadły mi zbytnio do gustu. Poszedłem więc do sklepu, żeby kupić przezroczyste naczynia. Po drodze układałem sobie w myślach menu na dziś. Sok pomarańczowy jest w porządku. Jogurty truskawkowe, waniliowe i cytrynowe też. Mógłbym zrobić sałatkę owocową z mango, malin, winogron, bananów i polać ją jogurtem. To jedyne, co przyszło mi do głowy. I kiedy tak się zastanawiałem, przygryzłem usta, odkrywając, że smakują jak truskawki. Bardzo szybko znalazłem przezroczystą miskę, ale miałem problem z łyżkami i widelcami. Odwiedziłem chyba każdy sklep w mieście, zanim w końcu je znalazłem. Jak tylko wróciłem do domu, pokroiłem wszystkie owoce na sałatkę. Pewnie pamiętacie, że rano nie zjadłem zbyt wiele. Szczerze mówiąc, to była najlepsza sałatka, jaką kiedykolwiek miałem w ustach. I zaoszczędziłem pieniądze, bo nie musiałem kupować truskawek, pomarańczy i cytryn, a mimo to czułem ich smak. I kiedy tak pałaszowałem ze zadowoleniem, zadzwonił telefon. To była babcia, która zapraszała mnie do siebie na kolację. Próbowałem się jakoś wymigać, ale ona nie chciała tego słuchać. Ach, te babcie. Nie da się od nich uciec, kiedy próbują nas nakarmić. Powiedziała dosadnie, że mam skończyć z wymówkami i być u niej dziś o 18. A to znaczyło, że nie mogłem czekać do jutra. Koniecznie musiałem iść do lekarza przed kolacją i pozbyć się tej osobliwej mocy, zanim babcia zmusi mnie do jedzenia wymiocin i picia herbaty z pieprzem. Popatrzyłem na zegarek, miałem tylko 20 minut, a moja przychodnia znajdowała się kilka ulic dalej. Dokończyłem szybko sałatkę i wybiegłem z mieszkania. Dotarłem na 5 minut przed zamknięciem i zapytałem, czy lekarz mnie przyjmie, bo to nagły przypadek.
Zgodził się, a ja odetchnąłem z ulgą. Kiedy powiedziałem mu, że mogę smakować kolory, popatrzył na mnie zdziwiony i najwidoczniej pomyślał, że sobie z niego żartuję. Opowiedziałem mu całą historię o osadzonych jajkach na śniadanie i o tym, jak kupiłem i spróbowałem wszystkie pisaki. Że fioletowy smakował jak jagody, a zielony niestety nie miał nic wspólnego z jabłkiem. Snułem dalej swą opowieść o tym, jak to długimi godzinami szukałem przezroczystej łyżki i widelca. Szczerze mówiąc, w mojej głowie brzmiało to lepiej i miało więcej sensu. Lekarz natomiast milczał i patrzył podejrzliwie. Zmierzył mi temperaturę, ciśnienie krwi i zajrzał do gardła. A więc jadłeś pisaki? Zapytał z uśmiechem. Ups, pewnie mój język był tęczowy. Cóż, ta historia nie brzmiała zbyt poważnie w ustach dorosłego, a doktor ewidentnie mi nie uwierzył. Wysłał mnie do domu i kazał się porządnie wyspać. Poległem. Nic nie dało się zrobić i musiałem iść teraz do babci. Niestety nawet się nie łudziłem, że nakarmi mnie truskawkowym jogurtem. Poszedłem do domu po nowy zestaw sztućców, żebym nie musiał czuć papieru, jedząc kolację szarym, metalowym widelcem babci. Miałem jeszcze parę godzin, więc zacząłem szukać informacji o mojej przypadłości w internecie, ale nie znalazłem żadnego rozwiązania ani badań na ten temat. Myślałem, że może uda mi się to wypłukać, więc wypiłem kilka litrów wody. Niestety, nie pomogło. Szedłem do babci jak na skazanie. Oczekiwałem najgorszego. Babcia bardzo się ucieszyła na mój widok i oznajmiła, że zrobiła moje ulubione brokułowe naleśniki. Tak, może wczoraj rzeczywiście było to moje ulubione danie, ale z pewnością dziś już nie jest. Próbowałem tłumaczyć, że nie jestem głodny i że wypiję tylko sok pomarańczowy, ale oczywiście babcia nie chciała tego słuchać. Dała mi 5 naleśników i do tego herbatę. Nagle wpadłem na pomysł, jak pozbyć się choćby smaku pieprzu. Jeśli włożę plaster cytryny do herbaty, to zrobi się brązowa. I tak oto pieprzną herbatę zamieniłem w klasyczną kawę. Co za szczęście, że babcia miała cytrynę. Jeden problem rozwiązany. Najgorsze jednak i tak były naleśniki, a babcia patrzyła na mnie podekscytowana i zadowolona. Musiałem je zjeść. Starałem się z całych sił kontrolować grymas na twarzy i wyglądać na wniebo wziętego, jakbym jadł najlepszą potrawę na świecie. Podczas gdy był to najgorszy posiłek mojego życia. O tak, wypiłem mnóstwo moich kawowych herbat. Mówiąc dokładniej, 3 kubki. Kiedy skończyłem i podziękowałem babci, była tak rozpromieniona, że zrozumiałem, iż zjedzenie wymiocin było tego warte. Okazało się, że miała w domu waniliowe jogurty, więc wymiotłem wszystkie co do jednego, żeby zabić posmak, jaki został mi w ustach po tych felernych naleśnikach. W drodze do domu przygryzałem truskawkowe usta i rozmyślałem. Musiałem wykombinować, jak pozbyć się tej nadzwyczajnej cechy, ale nie mogłem nic wymyślić, więc od razu po powrocie położyłem się do łóżka, chociaż była dopiero 21. Spałem 11 godzin. Następnego ranka zrobiłem sobie sałatkę owocową z jogurtem. Znowu. Chyba byłem skazany, żeby jeść tylko to już do końca życia. Wcinałem owoce moim przezroczystym widelcem i oglądałem jakiś serial, kiedy nagle dotarło do mnie, że nie czuję cytryny ani pomarańczy. Przygryzłem usta, ale nie smakowały już jak truskawka. Trzęsącymi się rękoma otworzyłem lodówkę, żeby sięgnąć po truskawki. Zjadłem jedną i smakowała normalnie, tak jak powinna. Nie czułem papryczki. Wszystko wróciło do normy, jakby nic się nie wydarzyło. Ale przysięgam wam, że tak było. Naprawdę!